Podstawą filozofii Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Pharmona jest symbioza z naturą i wiara w to, że jest ona niewyczerpanym źródłem urody, harmonii i relaksu. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Pharmona oferuje bogaty wachlarz zabiegów firmowych na twarz i ciało. Jednym z tych zabiegów jest unikatowy masaż prawdziwymi bursztynami. W tej chwili wykonujemy masaż bursztynami twarzy. Jest to masaż innowacyjny, firmowy. Ma na celu wprowadzenie w stan głębokiej relaksacji, stan alfa, czyli pierwszą fazę snu. Klient wówczas mocno się relaksuje, zostawia wszystkie swoje problemy gdzieś z boku i może odpocząć. Używamy preparatów, które zawierają kwas bursztynowy. Ma on na celu dotlenić komórki, doenergetyzować komórki skóry, regenerować je, przyspieszać ich podział, czyli zdecydowanie odświeżyć i rozjaśnić skórę. Używamy prawdziwych bursztynów pozyskiwanych z Bałtyku, ponieważ pocieranie skóry bursztynami wywołuje jonizację ujemną, która pomaga w oddychaniu komórkowym, pomaga w wchłanianiu tlenu do tkanek, czyli dotlenianie. Podobny zabieg wykonujemy również na ciało. Preparaty na ciało są ujędrniające, więc pobudzamy dokładnie przemianę materii w komórkach, zwiększamy przepływ krwi, następuje dotlenienie tkanek, dożywienie tkanek, a limfa odprowadza zbędne produkty przemiany materii. Następuje więc oczyszczenie skóry i organizmu. Firma Pharmona, rozwijając się na przestrzeni ostatnich lat, specjalizuje się w produktach do pielęgnacji włosów i skóry głowy. W pokoju przeznaczonym do pielęgnacji skóry głowy i włosów wykonujemy zabiegi dokładnie na skórę głowy i na włosy. Dbamy nie tylko o zniszczone farbowaniem czy nadmierną ekspozycją na słońce wysuszone włosy lub po źle dobranych zabiegach fryzjerskich, ale przede wszystkim działamy na skórę głowy, czyli rozwiązujemy problemy nadmiernego przetłuszczania się czy nadmiernego działania gruczołów łojowych, regulujemy ich pracę. Jeżeli są problemy z łupierzem, czy suchym, czy tłustym, również możemy zadziałać maskami na bazie glinek, które powodują wysuszenie nadmiernego wydzielania sebum przez gruczoły łojowe. Natomiast po pielęgnacji skóry głowy następuje pielęgnacja włosów. Zabiegi na włosy łączone są z pobytem w łaźni parowej. Jest to typowa łaźnia turecka. Celowo zabieg dobrany jest w ten sposób, aby maska, która jest aplikowana na skórę głowy i włosów, miała wzmocnione działanie. Oprócz pobytu z maską na włosy możemy zaproponować klientkom błoto wulkaniczne. Jest to szlam wulkaniczny pozyskiwany z okolic wulkanów z wyspy Jawa. Ma on bogate składniki mikro, makro elementów. Głęboko detoksykuje skórę, delikatnie ściera naskórek. Jest to mieszanka również z użyciem olejków aromatycznych i skóra jest pięknie pachnąca, jedwabiście gładka, złuszczony naskórek po pobycie w takiej łaźni. Zabieg trwa około 30-40 minut, można wykonywać go cyklicznie, około 5-6 zabiegów w odstępach co tydzień lub co 2 tygodnie, lub też jednorazowo jako typowy zabieg relaksacyjny albo wstęp do innych zabiegów, które wykonujemy w naszym spa. Sauna sucha wykorzystywana jest do zabiegów fizykalnych, ale to są typowo zabiegi pielęgnacyjne dla skóry ciała. U nas sauna sucha wykorzystywana jest celem rozluźnienia mięśni, przygotowanie skóry, rozgrzanie skóry, rozluźnienie mięśni do rytuałów balijskich.
które mają głębsze działanie i mają nam bardziej zregenerować, odżywić i zrelaksować ciało. W saunie suchej wykorzystujemy również olejki aromatyczne, więc działanie aromaterapii na zmysł węchu oraz koloroterapia. Dla zmęczonych, zestresowanych ludzi wykorzystujemy kolory tonujące, niebieski, zielony. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do naszej sauny po to, żeby pobudzić się po jakimś męczącym dniu, gdzie jest zestresowany, apatyczny, możemy używać kolorów bardziej agresywnych, w tym czerwony, żółty czy pomarańczowy.